Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś łączymy się z panem Andrzejem Szymulewskim, wójtem gminy Raczki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Po tej stronie Artur Parafinowicz, witam słuchacza, a będziemy rozmawiać o Rail Baltice. Gmina Raczki nie zgodziła się na wstępną propozycję budowy dróg dojazdowych do domów leżących wzdłuż tej trasy kolejowej. Co się nie spodobało? Panie dyrektorze, szanowni państwo, należałoby wyjaśnić, że nie tylko gmina Raczki, ale też gmina Puńsk, gmina Szypliczki, gmina Suwałki otrzymały pisma z Polskich Linii Kolejowych, z Centrum Realizacji Inwestycji, pismo w sprawie porozumienia wstępnego, chodzi o drogi planowane w ramach projektu pracy na linii S65 Białystok, Suwałki, Trakiszki, granica państwa. Etap drugi, Ełk, Trakiszki. Szanowni państwo, otrzymaliśmy takie wstępne porozumienie, z którym się w ogóle nie zgadzamy. To porozumienie raz, że ma niedobrą formę, bo to było wstępne porozumienie, gdzie na górze było napisane, jest napisane forma aktu notarialnego. No, to jest bardzo dziwna sprawa, bo to nie może być zawarte wstępne porozumienie w formie aktu notarialnego. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, którą odpowiedziałem dla PKP, że był taki legislacyjny, bo to porozumienie zawarte było z urzędem, a to nie z urzędem, tylko z gminą. Ale to są takie błędy mało zauważalne, ale nie do zaakceptowania, przynajmniej dla mnie, jest to, co jest napisane w tym porozumieniu. Bo w tym porozumieniu jest napisane, że zakłada ono realizację infrastruktury drogowej, która zostanie wykonana 2024-2027. No, zrozumiałe. Ale wówczas, jeżeli PKP pozyska środki zewnętrzne lub krajowe. No, ten zapis jest nie do zaakceptowania, ponieważ powinien być zapis brzmieć w mojej ocenie, konsultowany z prawnikami, że zakłada się realizację infrastruktury kolejowej i drogowej razem połączone w latach 2024-2027. No i wtedy w zasadzie to by spełniało jakby pierwszą rzecz dotyczącą tego porozumienia. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to obawiacie się, że linia kolejowa powstanie, a na drogi dojazdowe zabraknie pieniędzy, tak? No powiedzmy, to znaczy to jest bardzo ważne. No i nie chciałbym, żeby te drogi dojazdowe wykonywała gmina oczywiście. No przecież nas nie stać na wykonanie takiej ilości dróg dojazdowych, a poza tym no przecież to nie my budujemy, tylko buduje PKP, PLK. I takiego porozumienia, te porozumienie w takiej formie przeze mnie nie jest akceptowalne i na pewno takiego porozumienia nie podpiszę. I proszę państwa, odpowiedzieliśmy dla PKP linie kolejowe SA, to jest dyrekcja w Gdańsku, i opisałem całą sytuację. Poza tym była dołączona mapka z może 1/5 gminy, w zasadzie granica gminy Raczki, granica gminy Suwałki i też wstępna koncepcja tych dróg dojazdowych, no jest źle tu zapisana, z którą ja się nie zgadzam. Zresztą błąd jest oczywisty, bo jedna z dróg jest prowadzona przez gospodarstwo. No przecież no tak nie może być. Obok gospodarstwa jest nasza droga gminna, gdzie powinna przebiegać ta droga dojazdowa. No ale może tak powiem na koniec. Jak te pismo żeśmy wysłali, czekaliśmy na odpowiedź, no i odezwał się do mnie kierownik kontraktu i chciał się ze mną spotkać, zresztą nie tylko ze mną, jeździł po wszystkich gminach, przez które kolej przechodzi i powiedziałem o swoich bolączkach. Z tego co ja wiem, dyrektor, kierownik kontraktu wie o tym, powiedział, że mam słuszną rację, porozumienie będzie na pewno zmienione i dostosowane do tych uwag, które ja przedstawiłem. Jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, umawialiśmy się w ten sposób, że proszę o mapki, ja mówię o swojej gminie, nie końcówkę gminy, tylko jak ta kolej ma w rzeczywistości, w planach, w tym projekcie wyglądać przed teren mojej gminy. I jeżeli będę miał te mapki w formie papierowej i elektronicznej, no to wtedy będziemy znowu spotykać się z mieszkańcami i konsultować, bo to jest temat za bardzo istotny. Przecież nasza gmina i tak jest pocięta przez różne rzeczy, bo przecież jest gazociąg Polska-Litwa, teraz kolej. No właśnie, panie wójcie, można powiedzieć, że gmina Raczki nie ma szczęścia do tych inwestycji liniowych, bo pan wspomina i obwodnica i gazociąg, a teraz zanosi się na problemy z koleją?
Znaczy problemy. Problemy, na pewno będą jakieś problemy, wystąpią jakieś problemy, tylko te problemy należy rozwiązywać w uzgodnieniu, a nie narzucać własnej woli, czy wymyślać jakieś nie wiadomo jakie porozumienia, bo mówię, dopóki będę wójtem, takich porozumień nie podpiszę. Ja rozumiem, że to jest inwestycja unijna i tak dalej, każdy z mieszkańców rozumie, tylko oczywiście na zasadach takich, no też trzeba brać pod uwagę mieszkańców, przebieg i też drogi dojazdowe. Zanosi się na jakieś spotkanie, konsultacje, jakieś bliższe rozmowy z przedstawicielami kolei? Tak, myślę, że tak. Ja czekam na odpowiedź właśnie po tej rozmowie, z którą rozmawiałem z panem kierownikiem kontraktu. Czekam na właściwe pismo, które do mnie będzie skierowane odnośnie jakiegoś tam porozumienia oraz te mapki. Jeżeli to będę miał, to zapewnienia pana kierownika kontraktu wiem, że takie spotkania, zresztą sam będę o te spotkania starał się, ale też myślę, że oni też rozumieją powagę sytuacji i takie spotkania należy jeszcze w tym roku będą odbywane. Trudno powiedzieć w jakim terminie, bo to jest nieokreślone, ale też będą jeszcze konsultacje z mieszkańcami. To jeszcze tak zapytam, gdyby jednak, czego nie życzymy oczywiście, zabrakło szczęścia i w przypadku tej inwestycji i na gminę spadłby koszt realizacji dróg dojazdowych po budowie trasy kolejowej, to o jakich kosztach mówimy w przypadku samorządu? Panie redaktorze, nie ma takiej możliwości. Nie ma, ja w ogóle nie zakładam takiej możliwości. Ja rozumiem nieszczęście, ale trudno nazwać nieszczęściem, to by była katastrofa. No nie ma takiej możliwości, to są bardzo duże pieniądze. Ja mam inne potrzeby, gdzie wymagają remont, budowy nowych dróg, których jeszcze nie posiadamy, remonty starych dróg i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. No uważam, że to jest tak ważna dla państwa inwestycja, że te drogi dojazdowe muszą być wykonane i muszą być wykonane przez inwestora, który kładzie tą kolej. No tak nie może być. Nie, to w zasadzie takiego tematu ja nie dopuszczam i nie ma takiej możliwości. Rozumiem. Kończymy temat trasy Rail Baltica. Mamy jeszcze trochę czasu. Temat przyjemniejszy niebawem. Wielkie święto OSP Raczki, stulecie, to robi wrażenie. Robi wrażenie, bo ta straż powstała 100 lat temu. Strażacy mamy, będziemy mieli nowy sztandar. W przyszłym tygodniu, przyznam już tak powiem na antenie, najprawdopodobniej odbierzemy samochód, średni samochód, bo w tym tygodniu pojedziemy z uzupełnieniem już sprzętu do tego samochodu i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu samochód strażacki, nowy samochód strażacki średni trafi do naszej gminy, zarejestrujemy, czyli będzie to jakby też jednym z elementów obchodów stulecia Straży Pożarnej. Poza tym też muszę powiedzieć, że ten budynek, dobudowany budynek, gdzie jest Straż Pożarna, bo żeśmy dobudowali w związku z rozbudową salą widowiskowo-koncertową, która też myślę, że w ciągu tam najdalej miesiąca, półtora miesiąca już będzie oddana, będziemy przechodzić odbiory strażaków nadzoru budowlanego. Także to się wszystko jakoś ładnie łączy i myślę, że to święto będzie takie znaczące, jeżeli chodzi o naszych strażaków. Jednak stulecie to jest wiek. To jest wiek. Tak, a tak. Strażacy, jednak to jest grupa ludzi, które ma ogromne zaufanie w społeczeństwie, a do zadań gminnych przede wszystkim należy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zarówno od strony strażaków, od strony policjantów, także ci ludzie naprawdę zasługują na honorowanie i na, jakby to powiedzieć, takie gorące, ciepłe słowa. No i stulecie, taka cyfra wymaga godnej oprawy. Pan Andrzej Szymulewski, wójt gminy Raczki, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam, życzę państwu i panu dużo zdrowia w tych czasach. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Dziękujemy, Artur Parafinowicz, Radio 5, do usłyszenia.